Zanim rozpoczniemy zwiedzanie wystawy, jeszcze kilka zdań wstępu. Warto pamiętać, że w latach 50. XX wieku w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego powstał czteroosobowy zespół plastyków pod przewodnictwem Henryka Jędrasiaka. Do Jędrasiaka dołączyli młodzi absolwenci Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Mirosław Naruszewicz, Hanna Ordwein i Lubomir Tomaszewski. No i ten zespół miał jedno bardzo ważne zadanie – stworzyć nową kolekcję rzeźb porcelanowych, takiego współczesnego bibelotu. Prace projektowe rozpoczęto w 1955 roku, a pierwsze rzeźby rozpoczęły się pojawiać od połowy 1956. Te rzeźby cieszyły się dużą popularnością, były nagradzane wielokrotnie, chociażby taki pierwszy ich sukces to już rok 1956 na Międzynarodowych Targach Poznańskich, a do roku 1964 były atrakcją właściwie na wszystkich wystawach i targach krajowych oraz zagranicznych. Wystarczy wspomnieć o prezentacji ich na targach w Lipsku, w Nowym Jorku, w Chicago. Naszą wystawę rozpoczynamy pierwszym balem autorstwa Eryki Trzewik-Drozd. Autorka pierwszego balu, Eryka Trzewik-Drozd, urodziła się w 1931 roku. Od 1957 roku rozpoczęła pracę w zakładach porcelitu Bogucice i tam przez 7 lat była projektantem ceramiki użytkowej. Od 1966 roku rozpoczęła pracę w Ośrodku Wzornictwa Huty Szkła Gospodarczego z Ząbkowice, w Ząbkowicach Będzińskich. Z tego okresu jej pracy jest najbardziej znana, tworzyła bardzo dużo projektów szkła prasowanego we współpracy ze swoim mężem Janem Sylwestrem Drozdem. Figurka pierwszy bal, dość spora, porównując nawet pozostałe nasze figurki, można by powiedzieć, że bardzo duża, a jednocześnie bardzo subtelna. To kobieta z uniesioną lewą dłonią. Prawa dłoń chwyta za fragment sukni, podnosi ją do góry, zawijając jej dolną część, też odrywając ją od podłoża. Bardzo zgrabna figurka, proporcjonalna, smukła talia, co istotne też bardzo ciekawa malatura, nadająca chyba najlepszy charakter spośród wszystkich malatur tej figurki. Wąskie u góry, rozszerzające się ku dołowi, pionowe pasy koloru czarnego. Dość trudna malatura do wykonania, dlatego że nie da się całej figurki od razu pomalować za jednym razem. Trzeba tę pracę podzielić na 3 etapy, czekać aż poszczególne fragmenty naniesionej farby wyschną i dopiero można malować kolejne z elementów. W tej samej gablocie mamy 3 prace autorstwa Kazimierza Czuby. Jest to Fox Terrier numer 2 z 2001 roku, Kotek z piłką z 2002 roku oraz Hart z 2001. Artysta urodził się w 1934, zmarł w 2017. Był absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Od 1957 roku pracował w zakładach porcelany Ćmielów w Ćmielowie jako projektant. Jego dorobek artystyczny to ponad 50 porcelanowych rzeźb. Głównie to były psy i koty. Tworzył także obrazy na porcelanie. Spośród prac jego można wymienić chociażby kotka śmiejącego się, Harta, Bulteriera. No i te 3 świeże prace z 2001-2002 roku. Najmniejszą rzeźbą porcelanową w naszych zbiorach jest kotek autorstwa Liliany Borynowskiej. Niewielka figureczka zaprojektowana w 1953 roku. Co ciekawe, występuje w 2 wersjach dekoracyjnych. My mamy akurat kotka białego, ale też jest wersja druga, odwrócona, czyli kotek z białą głową i czarnym tułowiem.
tematykę zwierzęcą w tej gablocie dopełnia Pantera autorstwa Mieczysława Naruszewicza. Naruszewicz urodził się w 1923 roku w Warszawie, tamże też zmarł w 2006 roku. W latach 1947-49 studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie, pracownik Ksawerego Dunikowskiego. W latach 1949-51 na ASP w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1953 roku. No i w latach 1956-1961 pracował jako projektant w Zakładzie Ceramiki i Szkła w Warszawie. Zaprojektował około 44 wzorów, m.in. leżącą kotkę, którą w dalszej części będziecie mogli Państwo zobaczyć, byczka Corvida i dzika. W latach 60. pracował jako projektant w Zakładzie Wzornictwa Środków Transportu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Przygotowywał m.in. projekty nadwozia samochodu dostawczego Star 200. Lokomotyw, wagonów pasażerskich oraz tramwajów, także zupełnie inna branża, można by powiedzieć. Wśród innych jego prac można wymienić na przykład pomnik tysiąclecia jazdy Polski w Warszawie. Nasza Pantera jest w malaturze brązowej, centkowiana, skradająca się, pewnie szykująca się do ataku. Widać, że autor tutaj starał się przestudiować krok pantery, oddać to, co w jej chodzie najistotniejsze, a zarazem jak najbardziej uprościć. Stąd tylko trzy nogi, ale w ogóle tego się nie zauważa. Ma się wrażenie, że te dwie lewe łapy pantery stanęły jedna w drugą i zlewają się właśnie w taki jeden kształt. I to już pierwsza z naszych gablot, które prezentujemy. W kolejnym odcinku przybliżymy pracę Lubomira Tomaszewskiego, między innymi Pannę z gitarą i Zuzannę w kąpieli. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, obserwowania kolejnych wejść i kolejnych nagrań. Mam nadzieję, że nasze filmy przypadną Państwu do gustu.